Dziękujemy za wybór przemiennika częstotliwości Mitsubishi Electric serii FRE800. W tym filmie omówię i pokażę Wam podstawowe parametry aplikacyjne, które musimy ustawić przy pracy z każdą niemalże aplikacją. W tym odcinku pokażę i opowiem, jak ustawić odpowiednie źródło sygnału start-stop oraz źródło sygnału prędkości. Jesteście gotowi? No to zaczynamy. Jedną z głównych czynności, jakie zawsze musimy wykonać, operując przemiennikiem częstotliwości, to określenie, w jaki sposób będziemy startować i stopować przemiennik oraz w jaki sposób i za pomocą jakiego sygnału będziemy go informować o zadanej prędkości. W tym celu musimy w odpowiedni sposób ustawić parametr numer PR79. I tak, sygnał start-stop oraz sygnał prędkości możemy zadawać za pomocą panelu wbudowanego na falowniku lub zewnętrznego panelu. Nazwijmy ten tryb ręczny. Wejść cyfrowych oraz wejść analogowych. Możemy podpiąć odpowiednie aktuatory w postaci przycisków czy potencjometru do fizycznych wejść znajdujących się na przemienniku. Nazwijmy ten tryb zewnętrzny. Komunikacji wbudowanej lub opcyjnej. Nazwijmy ten tryb sieciowy. W tym odcinku przerobimy dwie pierwsze metody, czyli pokażę Wam, jak ustawić start-stop oraz zadawanie częstotliwości z panelu i to samo wykonamy za pomocą zewnętrznego przycisku podłączonego do jednego z wejść cyfrowych oraz potencjometru podłączonego do wejścia analogowego pod zaciskiem numer 5. Ustawiamy parametr PR79 na wartość 1. Teraz przemiennik słuchać się będzie przycisków start-stop na klawiaturze, a częstotliwość zadawać będziemy z poziomu klawiatury. Zobaczcie sami. Przy operowaniu z klawiaturą bardzo pomocna jest funkcja autopotencjometru. Działa ona w ten sposób, że za pomocą obrotowego pokrętła zwiększamy automatycznie częstotliwość bez konieczności wciskania przycisku Set. Ustawiamy zatem parametr PR161 na wartość 1. Teraz przełączymy się na tryb zewnętrzny. Mamy podłączony przycisk pod wejście cyfrowe STF, a potencjometr pod zaciski numer 2, 5 i 10. Przestawiamy parametr PR79 na wartość 0. Teraz przemiennik słucha się rozkazu start-stop płynącego z listwy wejść-wyjść.
mamy do wyboru wiele kombinacji wyboru źródeł sygnałów start-stop i prędkości. W zależności od potrzeby możemy ustawić start z listwy wejść-wyjść, a zadawanie prędkości z panelu. Dostępne są również inne kombinowane opcje. Zmianę źródła wykonać możemy również za pomocą wejścia cyfrowego. W tym celu należy do dowolnego wejścia przydzielić funkcję numer 16. Po wyzwoleniu wejścia przemiennik zmieni źródło wedle dokonanych nastaw. To już wszystko na dzisiaj. Co warto zapamiętać z dzisiejszej lekcji? Użytkownik definiuje, z jakiego źródła i jakim sygnałem będzie sterować pracą i prędkością przemiennika. Jako źródło służyć może panel przemiennika z przyciskami funkcyjnymi, wejścia cyfrowe i analogowe, komunikacja lub kombinacje wymienionych źródeł. Źródło określa się w parametrze PR79. Zmianę źródła dokonać możemy również za pomocą wejścia cyfrowego. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnej lekcji.